Dobra, leci. Witam serdecznie wszystkich, którzy śledzą to, co się dzieje w ramach kultury w kwarantannie. Trzeba się przygotować na to, że kwarantanna pewnie jeszcze trochę potrwa i dlatego w kulturze uczestniczymy no właśnie nie tak bezpośrednio całkiem. Nie możemy się często spotkać twarzą w twarz, ale dzięki mediom mimo wszystko ten dystans się skraca i kiedy ja do Państwa mówię, chociaż Państwa nie widzę, to mam takie poczucie, że jednak to jest rozmowa, czy przynajmniej jest to jakaś namiastka rozmowy. Nie jest to zresztą sytuacja dla kultury dziwna, bo przecież istotą kultury, a w obrębie kultury istotą literatury, poezji, jest to, że porozumiewamy się ze sobą nie bezpośrednio, ale poprzez dzieła, które tworzymy. My tworzymy, my piszemy, a Państwo czytają, komentują, czasem piszą pod wpływem tego, co myśmy napisali, swoje własne rzeczy. Czasem się z nami dzielą. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przysyłają do mnie różne swoje książki czy propozycje literackie. Nie zawsze mogę odpowiedzieć, ale to jest wyraz tego, że chcecie Państwo tę rozmowę nawiązać, czy tę rozmowę podtrzymać. Poezja jest rozmową, przynajmniej dla mnie ona zawsze była i chyba już zawsze będzie rozmową. Jest rozmową nie tylko z czytelniczkami i czytelnikami, ale na początku chyba jest rozmową z tymi, którzy w ogóle nauczyli nas pisać. A więc z tymi poetkami, poetami, którzy żyli przed nami, którzy jakby zaproponowali nam, mówię trochę metaforycznie, tę drogę. Spotkanie z nimi sprawiło, że myśmy zdecydowali się też tą drogą pójść. Muszę powiedzieć, że moje życie tak się ułożyło, że chociaż urodziłem się w rodzinie, w której mama była laborantką medyczną, a ojciec był inżynierem, to jednak w domu zawsze było trochę książek z literatury pięknej, w tym także poezji. W ogóle po latach okazało się, że zarówno mój tata, jak i moja mama pisywali wiersze, tata w młodości. Mama miała taki przypływ weny poetyckiej już w nieco późniejszym wieku. Nawet mój brat, który też jest inżynierem, próbował swoich sił w poezji. Okazało się, że poezja jest takim językiem, który w naszym domu jest bardzo ceniony, jest uważany za taki lepszy język do wypowiedzenia tego, co najważniejsze w życiu. Ojciec kupował książki klasycznych autorów, to znaczy Tuwima, Staffa, Gałczyńskiego, a przede wszystkim Broniewskiego. Jego takim ulubionym poetą był Broniewski, zwłaszcza cykl jego wierszy o Wiśle, ale nie tylko. Ja tych wszystkich autorów czytałem, dzięki temu, że oni byli na półce, to przeszedłem bardzo wcześnie przez taką, można by powiedzieć, mini szkołę poezji. Pisałem jak Staw, pisałem jak Tuwim, pisałem jak Gałczyński, naśladowałem tych wszystkich autorów, pisałem oczywiście jak Broniewski. Pamiętam, że mając kilka lat, 6 czy 7, skleiłem z kartek taki cały tom wierszy o wojnie, inspirowany trochę wojennymi wierszami Broniewskiego. To może kogoś śmieszyć, ale mi się wydaje, że kiedy człowiek jako dziecko właśnie w ten sposób wchodzi w literaturę, nie czytając lektury zadane w szkole, ale bardzo intensywnie, bardzo blisko z tą literaturą obcując i odpowiadając na nią, pisząc właśnie tak jak te poetki czy ci poeci napisali, starając się naśladować ich styl, wtedy wchodzi w tę poezję głębiej i w gruncie rzeczy właśnie uczy się tych różnych poetyckich języków, różnych poetyckich melodii. Pamiętam, w domu była też taka antologia wiersze i krajobrazy. Mój ojciec w ogóle bardzo lubił wszystkie takie utwory, które odwoływały się do ojczystych krajobrazów, do pejzażu. I pamiętam, że też te antologie bardzo cierpliwie studiowałem i próbowałem właśnie trochę rozmaite wiersze naśladować.
Potem przychodzi okres, powiedziałbym, odkrywania czegoś, co często nazywamy własnym głosem. Ale i tutaj poezja pozostaje rozmową. Moje wiersze dzisiaj niczym nie przypominają tego, co pisał Tuwim i Staw. Bliższe są raczej rozwiązaniom, nie wiem, Tadeusza Różewicza, Krystyny Miłobędzkiej, pewnie wielu także poetów innych języków, czeskich, amerykańskich, których czytałem w przekładach. Poezja jest dzisiaj dla mnie może językiem mniej uwznioślonym, mniej retorycznym, bardziej jest zbliżona do takiego języka, jakim się posługuje, nawet teraz mówiąc do Państwa. Bardzo lubię takie wiersze, które jak sobie wyobrażam, których narrator, jak sobie wyobrażam, siada, prawda, naprzeciwko i zaczyna do nas mówić. I ten język płynie jakoś naturalnie, ale oczywiście drobne zmiany w tym języku, drobne jakieś metafory czy obrazy, które się tam pojawiają, powodują, że ten zwykły język, codzienny język nabiera nagle takiego trochę niecodziennego charakteru. Ale poezja, powtarzam, jest ciągle dla mnie rozmową. Jest ciągle rozmową z innymi poetami, z innymi poetkami, z osobami, które żyją dzisiaj, prawda, moimi rówieśnicami, rówieśnikami i autorkami, autorami młodszymi ode mnie i starszymi. Ale jest właśnie takim nieustannym jakby wytwarzaniem echa. Nawet jedna z moich książek poetyckich nosi tytuł Echa. W ten sposób chciałem wysłać taki sygnał do tych, którzy mnie czytają, że moja poezja często odpowiada na coś, co czytałem, co słyszałem, co mnie poruszyło. I to odpowiada już nie w taki sposób, jak odpowiadałem, kiedy byłem dzieckiem. Czytałem tego Tuwima i naśladowałem jego styl. Dzisiaj odpowiadam inaczej. Czytam jakieś wiersze, ale odpowiadam na nie niekoniecznie ten styl naśladując, ale raczej szukając w sobie jakby takich zdań, czy takiego języka, który będzie adekwatną odpowiedzią, który będzie jakby w inny sposób próbował dotknąć czegoś, czego tamte autorki i autorzy dotykać próbują. Moją ostatnią póki co książką poetycką jest tom Druga Ręka. Przyniosłem go tutaj na to nagranie, ale też przyniosłem od razu, włożyłem do niego trochę rękopisów, żeby pokazać też jak poeta pracuje. Wiele moich wierszy powstaje bardzo szybko, od jednego zapisu. Jak widać w wierszu, który tutaj pokazuję, nie ma zbyt wielu skreśleń. To są najpiękniejsze momenty w pisaniu. Tutaj poniżej wybrałem tę kartkę nieprzypadkowo, bo widać na niej dwa wiersze, które powstawały w zupełnie inny sposób, prawda? Jeden to jest właściwie zapis ciągły, prawie bez skreśleń, drugi no to już jest intensywna redakcja. One powstały tego samego dnia, właściwie w odstępie kilku minut, ale widać wyraźnie, jak inaczej biegła inspiracja, jak inaczej biegła moja myśl. Ten tom Druga Ręka to jest takie moje podsumowanie trochę tego, czego poszukiwałem do tej pory w poezji, właśnie pewnej naturalności, ale też ciągle poszukiwanie liryczności. We współczesnej poezji liryka trochę jest jakby wypychana, zmieniają się języki poezji i powiedziałbym, co innego jest fundamentem wzruszeń, nie? Co innego jest oceniane jako istota poezji. Przede wszystkim pewien rodzaj zaskoczenia, który się pojawia, kiedy słowa nagle znajdują się w nowych kontekstach. Umiejętność wykorzystania rozmaitych współczesnych języków, które nas otaczają i które napierają właściwie na ten język, który przywykliśmy nazywać literackim. Ja ciągle posługuję się jednak taką mową literacką, chociaż zbliżoną bardzo do języka codziennego. Wiele z języka codziennego czerpię, podsłuchuję na ulicy, bardzo chętnie słucham, co ludzie mówią, jak mówią przede wszystkim, łapię rozmaite zdania i one potem często są zaczynem jednego czy drugiego wiersza. To jest może trzeci sens tego
co powiedziałem na początku. Poezja jest rozmową także ze światem, który nas otacza, ze światem dookoła. To nie jest, przynajmniej nie dla mnie, wewnętrzna sprawa poety. Oczywiście, kiedy się wiersz pisze, to wtedy człowiek w pewnym sensie wyłącza się ze świata. Nawet można by powiedzieć, musi na chwilę umrzeć dla tego świata, żeby pozwolić się narodzić wierszowi. Ale w istocie nie ma tak mocnej granicy, a przynajmniej nie ma jej w mojej twórczości, między tym, co robię, a tym, jak żyję, w jakim świecie żyję, kto mnie otacza. Nie boję się, chociaż w sposób odpowiednio przetworzony, pisać o swoich uczuciach, o swoich przeżyciach. Nie wydaje mi się, żeby poezja musiała z tego rezygnować, i nie uważam, że powinna iść w stronę albo takiej obiektywizacji emocjonalnej, albo w stronę takiej programowości, czy takiego zaangażowania, że oto poezja staje się jakby wehikułem rozmaitych idei społecznych. Wszystko to są bardzo dobre drogi i mogą być bardzo ciekawe, no ale moją drogę rozumiem jako drogę jednak ciągle liryki, zadawania takiego pytania, czy my jeszcze możemy coś powiedzieć o miłości, prawda? Po tylu poetach znakomitych, po tylu znakomitych poetkach, czy my możemy jeszcze coś powiedzieć interesującego, intrygującego albo w interesujący, intrygujący sposób o przemijaniu, o naturze, która nas otacza, o naszej relacji z naturą, prawda? Niekoniecznie idąc za pewnym programem ekologicznym, ale w zgodzie z nim, tylko bardziej osobiście. Czy poezja może zachować ten odcisk osobisty, prawda? Czy ona powinna ten odcisk zachować? Ja odpowiadam twierdząco na to pytanie, ale też oczywiście jestem pełen wątpliwości, czy zawsze potrafię to dobrze zrobić. W każdym razie tak często o tych moich wierszach się pisze, że są to wiersze, które wyrastają z doświadczenia wspólnoty, że to jest taka poezja wspólnoty, że w pewnym sensie głos poety jest tutaj głosem, w który włączają się inni i głosem, który zachęca innych do tego, żeby się weń włączyli. Na jesień tego roku przygotowałem wybór moich wierszy. On się ukaże w wydawnictwie A5, podobnie jak ta książka. Będzie nosił prosty tytuł, Wiersze wybrane. Chcę od razu o tym powiedzieć. Chcę Państwa zachęcić do tego, żeby się tą książką zainteresować. Pomysł tej serii wydawnictwa A5 jest taki, żeby każdy poeta, każda poetka zaproszona do niej wybrali 150 utworów. Więc ja dokonałem takiego wyboru. Z jednej strony z tomów, które do tej pory publikowałem, ale też są tam wiersze rozproszone w czasopismach, które nigdy do żadnego tomu nie zostały włączone. I będzie też kilka utworów, które wykonywałem na koncertach. Tak się składa, że czasem pojawiam się na koncertach rockowych różnych zespołów, głównie Fish Emade Tworzywo, ale także innych. I na tę okazję piszę rozmaite utwory, trochę różniące się od tego, co znajduje się w moich tomikach, ale nie różniące się bardzo. I chciałem, żeby te moje koncertowe wystąpienia także jakoś zostały utrwalone, zarejestrowane i zaproponowałem wydawcy, że włączę je do tego wyboru. Także będzie też taka ciekawostka, mam nadzieję, dla wszystkich miłośniczek i miłośników poezji, że będzie można zetknąć się także z tym, co od początku było pisane trochę do muzyki, prawda? Trochę też do innej sytuacji, do po prostu innej ekspresji. A teraz chciałbym przeczytać kilka wierszy z drugiej ręki, może jeden nowy wiersz. Plakat. Zaparkowałem przed biurem. Już w samochodzie zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. Okna były zasłonięte. Z drzwi wejściowych zniknął plakat. Stukałem, ale nikt nie odpowiedział. Dzwoniłem potem bez sensu do różnych znajomych. Pewnie byli wściekli z powodu późnej pory i litości, jaką musieli mi okazać. W końcu wziąłem z półki tom opowiadań. To mnie tak uspokoiło, że idąc do kuchni po kanapkę, zacząłem nagle podskakiwać, jak żaba. Matka nie pochwalała takich głupich zachowań, ani jedzenia mięsa w piątek.
Ja jednak nie miałem wyboru. Od dżemów dostawałem, z gagi, od serów kataru. Wróciłem z kuchni w ten sam sposób, podskakując. Młode panie. Ma krótkie, solidne nogi. Biust i brzuch jednako wypukłe. Włosy blond, spięte w ogon. Kiedy kasuje bilet, tramwaj rusza, lecz ona nawet nie drgnie. Na jej palcach błyszczą dwa pierścionki. Małe dziurki w klapie, ledwie widoczne, jakby zostawił je wampir dzieciątko. Jej szeroka twarz rozświetla wnętrze ósemki. Potem wsiada ona. Krucha figurka w pantoflach na obcasie z wąską talią, z pieprzykiem nad górną wargą. Brunetka spięła włosy tak, by dodać sobie kilka centymetrów. Ma dość bycia małą, usta pociągnęła czerwoną kredką, lecz jest zbyt drobna, by mogła wedrzeć się na pierwsze miejsce. Za delikatnie dotyka metalowych rurek. Zbyt ostrożnie kasuje. Mimo to staje odważnie obok tamtej, a ósemka zabiera je do pracy na drugą stronę wyspy. Kilka litrów. Ponieważ już śpicie, cicho wyprowadzam auto z garażu. Tankuję kilka litrów, żeby popatrzeć, jak ludzie poruszają się w tym wielkim akwarium, jak jedzą, jak czekają, aż przyjdzie ich kolej. Kiedy akwarium wypełnia się światłem, nawet największy łachudra wygląda jak dziecko. Opowiadanie. Jeżeli sypiasz sam, dobrze, żeby ściany nie były zbyt grube. Nawet gdy ludzie cię nie znają, odwiedzają cię przynajmniej ich głosy. W salonie fryzjerskim zasnąłem na fotelu. Facet z brzytwą musiał delikatnie przestawić mi głowę. Dobrze wspominam miasta, w których ludzie darli się na siebie w nocy. Miasta pogrążone w ciszy przerażały mnie. Nie jestem odważny ani zachłanny. Latem lubię obserwować czekających na pociąg, a zimą śnieg przed domem. Postanowienie. Zmęczony uśmiecham się. Przede mną nie ma nikogo, ani obok mnie. A przecież nie uśmiecham się sam do siebie. Dla kogo więc jest mój uśmiech? Piszę, jestem zmęczony. Drzewa zaczynają kwitnąć, a oczy łzawić. Piszę ten wiersz, patrząc w nieruchomą ścianę mojego okna. Postanawiam skończyć go jeszcze dzisiaj. I z nowych wierszy przeczytam jeden zatytułowany Część druga. To będzie część tylko. Zaledwie część albo aż część. To będzie wszystko, ta część. Ta część musi za wszystko wystarczyć. Trzeba tę część podwoić lub potroić, choć ona będzie tylko częścią. Trzeba żyć tak, żeby część zajęła całość, a całość zmieściła się w części. Trzeba przyjąć to, co nieuniknione i nie unikać tego, co nieprzyjęte. Nasz los, mówimy, chodząc po pokoju, pracując, pochyleni nad ziemią albo klawiaturą, z dziećmi lub bez, leżąc, robiąc pranie i obiad, całując. Część trzeba wyrzucić, lecz my zachowamy właśnie tę część i będziemy żyć tak, jakby nam starczała, jakby nie była częścią. Dziękuję bardzo.